Gęcherowe, Sobieś. Brawa. Mamy drugiego, numer 4. Pieczkowski Michał. I trzeci załogi. To 80 numer startowy. No i jest piękna kobieta, Renata Pisz, olimpijka, wychowanka maratonu w Przydomyście. Widzimy, że niewiele metrów za panami. Brawa dla Renaty. Szósta zawodnicka mistrzostw świata w biegu na 1500 metrów. Trzecie miejsce zajął Antarek Damiusz. I Robert Dzierda, wicemistrz Polski w biegu 24-godzinnym, także 5 km to dla tego pana Paczerek. Brawa, piąte miejsce w kategorii panów. Tomasz Waszczuk, Szczecin reprezentujący, weteran biegu. Od 25 lat pamiętam kolegę numer 65. Brawa, jeszcze troszeczkę i koniec. Kolejny zawodnik 186. Szopa Marek, Team Gerke, Kozy Wielkopolski. Pociecha Adam, Wyszynowicza. Numer 146. Brawa, tak. Brawa, nie słyszymy brawa, no, proszę Państwa. I numer 11. 146. Wikini Zaria, Damian. Jest na kolejny numer startowy 116, brawa, i 112 finiszuje. Mamy na trochę numer 104 oraz ostatni numer 192, a także tuż za nim Mirosław Wybun. Dawny zawodnik maratonu Świnoujście, wicemistrz Polski, biegu na 600 metrów skali. Dzisiaj biega amatorsko, brawa dla kolegi. Numer 126. Brawa. I numer 2. Drugi Przewicz Robert ze Świnoujścia. Andrzejewski Piotr. Brawa dla Piotra. Łatwiej wymienić miasta, które nie biegał maraton w Europie, niż wymienić miasta, które nie uczestniczył. Brawo, Pantera! Numer 204. Numer 125. Druga. I kolega z Polskiego, Jarosław Kocon. Niezniszczalny, w dalszym ciągu biegający, to już tam wyszła w Łódźnikach, organizator maratonu Brzegiem Bałtyku. Brawa dla Jarka. Przyjechał na rowerze z tego, co widzę. To trzeba. A przed nami najstarszy dzisiejszy uczestnik, tak go nie mam, Paul Kretin, 84 lata, proszę Państwa, zmierza do mety. Brawa dla tego pana. Brawa, tak. Ostrzeci. Mieszkanie Pobliskiego Gard. Brawa. I jest film. Prezes maratonu MPL Świnoujście. Ukończył właśnie. Kolejną panią mamy z numerem 7, Romańska Karolina,
विज्ञात नौ इसके पक्की तरह का सिक्कमाना इस बारे में आप आने में तो तरीके किसे दें ना बताएं कि तो कमाता वैसे भी ना तो तरीके किसे ना बताएं ना Thank you.
Thank you.
Thank you.
Proszę Państwa, po raz trzeci powtarzam, że wyniki albo możliwość zapoznania się z wynikami jest w sali konferencyjnej na projektorze. Wszystkie wyniki są wyświetlone, także do pomiaru czasu proszę nie podchodzić do biura pomiaru czasu, tylko sprawdzać wyniki na projektorze w sali konferencyjnej. Na online, na stronie i SMS-y wysyłam. Teraz. Pani numerem 163 i Agata Wyszynowska, brawa dla pani. Tam pani idą, ale poprosimy jeszcze troszeczkę wysiłku, 60 metrów, 50 metrów. Warto się jeszcze troszeczkę poorganizować, połączyć. Numer 20, 19. Ja mam odpowiedź na to,
Pogodzi być ogromny. Pięknie, podoba mi się. A jeszcze ktoś tam? Daleko. No fajnie. Ale w dusze, nie? Ja opowiem wam historię 82 rok. Ja biegnę tutaj na 10 km. Pierwszy bieg w życiu, zapisałem się na karate, a później później trener powiedział, że biegniemy na 10 km. Jak dobiegłem tutaj, to siły nabrałem, żeby wstać, jak już stadion wyskoczył, wszyscy wyszli, ja dopiero powoli wstałem, poszedłem do stadionu. Za wszystkie publiczne są stoi konferencyjne. Można je odczytać, ale tutaj na stadionie. Nie głównie na środku, tylko w sali konferencyjnej przy stadionie. My nazywamy ten głównym ścieżkiem, więc proszę tutaj się kierować po odczytniku. Jeszcze raz przebiega przed nami najstarszy uczestnik dzisiejszych zawodów pod stresem 84-letni od lat przyjeżdżający na zawody jogingu.
Thank you.